Witam serdecznie u amatora w kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie zupkę kartoflankę. Co będzie nam potrzebne? Już wam pokazuję. Co nam będzie potrzebne do zupki? Najlepiej dwa łódka. No ja mam akurat te jedno, ale to nic. Kiełbaska gruba. Tutaj mam akurat suszone warzywa. No to co mi zostało, to wykorzystam do zupy. Oczywiście główny składnik kartofle, majeranek, używam kucharka, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, czosnek, przyprawa Maggi, troszeczkę mąki pszennej i masełko. Łódko wędruje do gara, do zimnej wody. Słuchajcie, od razu sobie nasypię warzywa, te suszone, i niech sobie to na razie idzie. Teraz pokroimy kartofle. Kosteczkę. Ja robię to w ten sposób, obojętnie jak. Najlepiej smakują. Nie ma się co przejmować. I tak to wszystko trafi do żołądka. No i co, ziemniaczki pokrojone. Ziemniaczki mamy pokrojone i zaraz wylądują do garnka. Pozwolę sobie garnek dać tutaj bliżej. I już to. Niech sobie to idzie razem z tym wszystkim. Będzie mięciutkie. Pamiętajcie, że zupkę robię na szybko. Ale bardzo prosta, szybka zupa. Odkładamy zupkę na palnik. Na razie niczym nie przyrządzam. Następną czynnością, jaka będzie, to do rondla pokroimy kiełbaskę w kostkę. Teraz sobie robię na takie mniejsze kawałki. Podsmażymy ją. Szybciutko, fajnie. Zupkę robię sobie akurat do pracy. Jest bardzo dobra. Aromatyczna. Za wiele dodatków nie ma. Kiełbaska pokrojona. Proszę. Do rondla. Wszystko ładnie podsmażymy. W międzyczasie do zupki dołożę ze 3 liście laurowe oraz ze 4
ziele angielskie, całe w kulkach. Idziemy to wciepnąć. Proszę bardzo. No i zupka sobie pomalutku dochodzi. W międzyczasie przemieszamy kiełbaskę, która musi nam się fajnie posmażyć. Pachnie super. Dodamy troszeczkę masełka. No i niech się dalej obsmaża. Kiełbaska fajnie się podsmażyła. Teraz ją wyłączymy. Popatrzcie. Pięknie wygląda. Sądzę, że starczy. Wyłączamy ją. Niech sobie poczeka na swoją kolej. W międzyczasie zupka będzie się tam gotowała. No i spotkamy się za jakieś 40 minut, 50. Kiełbaska ląduje w miseczce razem z tłuszczykiem. Ale pachnie. No, sądzę, że starczy. Proszę, jak pięknie wygląda. Ekstra. No i niech czeka. Minęło już parę chwil. Zupka się gotuje. No, wartałoby troszeczkę doprawić naszą zupę. Dodamy troszeczkę, nie za dużo, kucharka daje. Następnie pieprz do smaku, tak jak każdy potrafi, lubi, oraz troszeczkę magii. I wrzucimy naszą kiełbaskę. Do zupki damy jeszcze czosnek. Troszeczkę takiego fajnego posmaku. No i przede wszystkim musimy skosztować i zobaczyć, jak to smakuje. Bo jak można gotować, nie próbując? Jeszcze mało. Dodamy pieprz czuć. Dodamy odrobinę soli. I pamiętajcie, nie bójcie się próbować. Smak to jest to, co każdy kucharz, nawet amator, powinien odrobinę czuć. No w końcu wszyscy jedzą i wiedzą, co i jak smakuje. Bardzo dobra. Super. Ja dodam jeszcze w tej chwili odrobinę majeranku. Jeszcze trochę. Niech będzie go czuć. Proszę bardzo.
pomieszamy. Pięknie wygląda. No i niech się to wszystko dalej gotuje. Kolejną czynnością, jaką zrobimy, to damy masełko, aby się rozpuściło na patelni. Słuchajcie, tu jest ćwiartka kostki masła. I tutaj mam około 4 łyżek mąki pszennej. Poczekamy, aż się rozpuści masełko. Zupka fajnie się robi. Dalej czuć aromat, zapach tej zupy. Naprawdę nie ma żadnej filozofii, aby tą zupkę zrobić. Masełko prawie roztopione. No i teraz wsypujemy mąkę. Ta mąka musi nam się zrumienić. To da naprawdę super smak zupie. Jeżeli będziecie mieli za mało mąki lub masła, można sobie dodać. Ale teraz co robimy, to czekamy, aż mąka fajnie się zrumieni. Sądzę, że w zupełności starczy. Tak wygląda zarumieniona mąka. No i teraz to musimy wszystko przełożyć do zupki. Ja sobie przełożę zupkę na ten palnik na chwilkę. Proszę, ale pięknie. Mam takie urządzenie, którym za chwilę się posłużę. I to wszystko wędruje do garka, mieszając od razu, żeby nam się żadne grudki nie zrobiły. Proszę. Ja mam akurat taki sposób. Żadne grudki nie powstaną. Proszę, jak fajnie wygląda. Delikatnie wszystko. Jeszcze niektórzy robią w ten sposób, że tą zasmażkę zalewają wodą z zupki, czy tam zupką. W ten sposób mieszają. Proszę. W ten sposób można tak samo zrobić. Widziałem, jak moja mamuśka też mniej więcej takie coś robiła. Pozdrawiam mamuśkę. Tatuśka też. Wlewamy. Poczekamy jeszcze na moje piękne narzędzie. I proszę bardzo. I mieszamy. Proszę bardzo, jak super wygląda, gęsta, fajna zupa. Niech to się wszystko jeszcze pogotuje. A ja skosztuję, jak to smakuje. Pięknie. Cudo. Wyborna zupa, nawet doprawiać nie trzeba za bardzo. Ja jeszcze troszeczkę doprawię solą, bo dla mnie za mało jest doprawiona.
No rewelacja. Zupka gotowa. Także tylko próbować, zajadać się nią. Prosta kartoflanka na kiełbasce, masełku. Popatrzcie sami, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo, oto moja zupka kartoflanka. Tak się prezentuje. Pachnie wybornie, smakuje też wybornie. Zapraszam do oglądania dalszych moich filmów. A tymczasem co? Musiałbym to zjeść. Także życzę smacznego i powodzenia w kuchni.